witam Państwa. Nazywam się Zbigniew Kądziołka. Jestem jednym z współzałożycieli tego zespołu w roku 1983. Powstało to z inicjatywy naszej wiejskiej. To na początku przy kole gospodyń, później się zespół samodzielnił bardziej. Stąd nazwa zespół folklorystyczny Lubin, bo później naszego część wioski podłączyli do Lubina i jesteśmy z Krzyszyna Wielkiego Lubin, bo to jest taka aglomeracja powiązana, nie wiadomo gdzie wieście miasto. Przyjęliśmy nazwę, chlubną nazwę, bo pięknego miasta chcieliśmy udowodnić, że Lubin jest nie tylko miastem górników, ale też górników, takich ludzi, którzy tu się osiedlili po II wojnie światowej, kiedy została wynaleziona polska miedź. Po prostu nie jest sypialnią, lecz przywiózł ze sobą swój folklor. Coś się dzieje poza tym, że pracujemy. Więc w tej chwili jest nas w zespole 28 osób. Zespół jest podzielony na kapelę, na chór i na osoby tańczące. Jeżeli chodzi o stroje, więc tak jak widać, składa się z chustki, z koszuli, z gorsetu, z zapaski, do tego jest spódnica i obszerna halka. Nie pokażę dalej, nie pokazuj. I oczywiście buty. Na początku te stroje jeszcze chyba w XVIII wieku były bardziej takie skromne, to były szyte z sukna, później stroje zaczęły przechodzić innowacje takie, zaczęto szyć z aksamitu i w XIX wieku zaczęto je bardzo mocno obszywać motywem kwiatowym. Czyli po prostu ja może pokażę jedno plec. Po drugiego, tak. To było tak mocno, że chwilami nie było widać nawet czarnego aksamitu. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, na głowie panie miały, tak jak widać, chustki, były robione humełki, czyli z trzciny, takie obręcze, które się przymocowywało do głowy i wiązało się warkoczy dookoła. Dopiero na to szły chustki. Powiedzcie jeszcze coś o repertuarze, podkładem muzycznym bardzo. Tak, fajnie. No właśnie, tu słychać piękny podkład muzyczny. Ja chciałam powiedzieć, że zespół nas prezentuje folklor rzeszowski, dlatego że w naszej wsi masę osób osiedliło się właśnie z rejonu Rzeszowa. Ze wsi, to jak kolega, jego rodzice przywieźli ten folklor właśnie. Ja się urodziłem. Ale twój tato. I tato grał. I śpiewał i od urodzenia ten folklor rzeszowski. Te wzory macie też rzeszowskie, to jest typowe wzory rzeszowskie. I nas jest w zespole bardzo dużo z rodziny. Tak, właśnie. Zespół jest wielopokoleniowy. Tak, wielopokoleniowy. To na koniec. Ja jestem brat, żona, wnuczki, córki. I prawnuczek nam rośnie. Stasiu ma 2,5 roku, zaczyna podgrywać na przedstawieniach naszych. Nie zabraliście także go za sobą. No nie, troszkę za mały. Za mały, bo od rana. A może jeszcze coś powiem o naszych osiągnięciach. Zespół nasz zdobył nagrody ministra oświaty i kultury. Dostaliśmy w ogóle wyróżnienie i zostaliśmy wpisani do Księgi Dziedzictwa Narodowego, gdyż zespół nasz obchodził 30-lecie w tym roku. Także się, mimo naszego wyglądu, bo wyglądamy zawsze młodo i świeżo, ale dorobek już artystyczny mamy spory. Występowaliśmy we Lwowie ze Stowarzyszeniem Krajobrazy. Występujemy, po prostu je obstawiamy, różne uroczystości kościelne, obrzędowe, jak dożynki. Co tam jeszcze możemy... jeszcze najlepsze, co my możemy powiedzieć, to nasz zespół od 10 lat sam zorganizował, żeby się pokazać na terenie Zagłębia Miedziowego, biesiadę zespołów folklorystycznych działających na terenie Zagłębia Miedziowego. Przyjęło się to naprawdę na 100%. W tej chwili w naszym zespół zaprasza ościeżne zespoły, impreza się rozrosła, tak jeżeli ktoś usłyszy takie coś, że zespół folklorystyczny Lubin organizuje 7. czy 9. biesiadę, zapraszamy! Dziewiąta już.